W razie przebicia opony najpierw zaparkuj z dala od ruchu drogowego, na równym, przyczepnym i stabilnym podłożu. Zaciągnij hamulec parkingowy i bieg. Jeżeli parkujesz na poboczu, pamiętaj o wystawieniu trójkąta ostrzegawczego. Koło zapasowe znajduje się pod podwoziem pojazdu. Z bagażnika wyjmij klucz do kół i podnośnik. Aby uwolnić koło zapasowe, zdejmij tę zaślepkę, a następnie za pomocą klucza do koła obróć nakrętkę w prawo, co powinno spowodować jej poluzowanie. Koło zapasowe opadnie na ziemię. Przyciągnij je do siebie, a następnie obróć tę dźwignię, aby zwolnić linkę. Wyjmij mocowanie przez ten otwór, a następnie przeprowadź linkę przez obręcz koła, co spowoduje uwolnienie koła. Jeżeli koło ma kołpak ozdobny, wymontuj go za pomocą klucza zawartego w zestawie. Aby zdjąć koło, najpierw tylko poluzuj nakrętki bez odkręcania. Weź podnośnik i ostrożnie umieść go pod samochodem, w punkcie podparcia najbliższym uszkodzonego koła. Umiejscowienie tego punktu jest wskazane strzałką. Podłóż główkę dokładnie pod punkt podparcia, a następnie zacznij ręcznie obracać korbą. Obróć dźwignią kilka razy, aby koło uniosło się nad podłoże. Teraz możesz odkręcić wszystkie nakrętki koła. Następnie zdejmij uszkodzone koło. Umieść koło zapasowe na centralnej piaście i obracaj tak, aby otwory montażowe koła i piasty dokładnie na siebie nachodziły. Włóż nakrętki i dokręć, pilnując, aby koło było idealnie przyłożone do piasty. Opuść podnośnik. Gdy koło znajdzie się na ziemi, dokręć mocno nakrętki. Aby odłożyć wymontowane koło na zwolnione miejsce, ustaw je pionowo wentylem w Twoją stronę. Przeprowadź linkę przez felgę, po czym połóż koło wentylem do dołu. Przełóż linkę przez otwór w mocowaniu, a następnie włóż mocowanie do koła. Obróć dźwignię, aby zablokować linkę. Na koniec sprawdź, czy linka nie jest pozawijana. Za pomocą klucza do kół z powrotem dokręć nakrętkę, obracając w lewo. Upewnij się, że koło pozostaje w pozycji poziomej, a linka jest naciągnięta. Aby zapewnić prawidłowe zablokowanie koła podczas dokręcania nakrętki, trzymaj klucz do kół cały czas poziomo. Na koniec zamocuj z powrotem zaślepkę. Jadąc na kole zapasowym, uważaj, aby nie przekroczyć prędkości wskazanej na etykiecie umieszczonej na kole. Pamiętaj również, że koło zapasowe jest przeznaczone do użytku tymczasowego, dlatego postaraj się jak najszybciej wymienić je na normalne.